Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 23 sierpnia, minęła 20.26. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Proszę Państwa, ta audycja będzie zawierała lokowanie produktów. To nie będzie jeden produkt, to jest pizza, którą no pokazuję, że mam, żeby nie było tam, że coś zmyślam. A to, no właśnie, to jest hit. To jest w ogóle podstawa. Bez tego nie ma co myśleć o tym, że się będzie niosło komukolwiek pomoc, gulasz angielski. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo, że za moimi plecami leży śpiwór. To są takie no, podręczne, elementarne przedmioty, które pozwolą nam skutecznie nieść pomoc, jakby przyszło co do czego. Bez tego w ogóle przyzwoity Polak w tej chwili to nie jest przyzwoity. Właśnie, zacznijmy od Frasyniuka. Jak Państwo doskonale wiedzą, w niedzielę na antenie TVN24 w programie Fakty po Faktach był przewodniczący Nieśmiertelnej Unii Wolności Władysław Frasyniuk. Ten, który jest autorem tego powiedzenia, że pierwszego tira trzeba ukraść, a potem się przedsiębiorstwo rozkręci. Mówił o żołnierzach, którzy zabezpieczają granicę z Białorusią i nie wpuszczają do Polski, jakby to ująć, grupy cudzoziemców sprowadzonych tam przez naszych białoruskich przyjaciół. Co mówił Frasyniuk, to za chwilę Państwu pokażemy. Ja bym pragnął zwrócić uwagę na, no właśnie, na reakcję prowadzącego ten program pana redaktora Kajdanowicza, dlatego że te zarzuty, że on nie zareagował, ten Kajdanowicz, to one są w ogóle nieprawdziwe, bo on zareagował. No my możemy się spierać i na to liczę. Jak on zareagował? Bo on no, zareagował tak, że trochę dolał tej benzyny, dorzucił do pieca. No, można różnych metafor używać. W każdym razie to nieprawda, że Kajdanowicz nie zareagował. Za chwilę do tego przejdziemy, jak jest to manipulowane, ale najpierw chciałbym, żeby wszyscy przy pomocy trzeźwego umysłu i bez emocji obejrzeli to, co się wydarzyło. Uwaga telekino, bardzo uprzejmie proszę, co powiedział Frasyniuk i jak zareagował pan redaktor Kajdanowicz? Patrzę też z niepokojem na tą arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie. Myślę, że wystarczyłoby pokazać twarz i po prostu się wylegitymować i powiedzieć, jak się nazywa żołnierz, strażnik czy policjant i przekazać swoją funkcję. Tego nawet nie można się dowiedzieć od tych ludzi, którzy tam strzegą dostępu do tych kilkudziesięciu imigrantów. I jak Państwo na pewno już wiele razy słyszeli, te słowa Władysława Frasyniuka spotkały się z krytyczną reakcją zarówno samego premiera Morawieckiego, jak i szefa MON-u, rozmaitych polityków, parlamentarzystów. Właściwie ze wszystkich stron sporu politycznego, bo nie, są tacy, którzy bronią, ale jak to było widać choćby przed chwilą w programie Łukasi, jest ich mało. Zostało też złożone zawiadomienie do prokuratury, a TVN wystosował w związku z tą wypowiedzią Władysława Frasyniuka takie oświadczenie. W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwiamy się każdej formie agresji, także tej słownej, w życiu publicznym. Tak napisano w tym oświadczeniu.
opublikowanym przez TVN. Oczywiście to nie dotyczy sformułowania na przykład kukisty szmato, bo to jest język miłości, więc tu nie ma o czym mówić. Ja jeszcze raz podkreślam, że nie zgadzam się z tymi zarzutami, że pan redaktor Kajdanowicz nie zareagował. To nawet w tym oświadczeniu TVN-u jest zmanipulowane, bo oni za to niby tam przepraszają. Zareagował, zareagował jak najbardziej. No jak zareagował, to widzieliśmy. Dzisiaj zareagowała również żona bohatera, czyli żona Władysława Frasyniuka, pani Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, w zamieszczonym o poranku takim wpisie na Facebooku napisała tak. Proponuje, aby tak zwani żołnierze, tak zwani, proponuje, aby tak zwani żołnierze Wojska Polskiego otaczający grupkę 30 biednych ludzi na granicy białoruskiej z imienia i nazwiska złożyli zawiadomienie do prokuratury na Władka. Poznamy ich godność, zobaczymy twarze. TVN24, dzięki przeprosinom dla Błaszczaka szybciej koncesji nie będzie. Tyle szanowna małżonka, a co dzisiaj sam bohater sądzi o tym, co zrobił w niedzielę wieczorem. Dla portalu Der Onet Frasyniuk mówił tak. To standardowa pułapka PiS, polegająca na tym, że zamiast rozmawiać o bezprawnym działaniu polskiego rządu wobec grupki uchodźców i braku jakiegokolwiek szacunku dla ludzkiej istoty, rozmawiamy o wywiadzie i mocnych słowach Frasyniuka. Czyli gdybym ja powiedział o Frasyniuku na przykład, że to jest skończony i w ogóle a jego żona to bo przecież wiemy, że to będzie pułapka. Dlatego tego nie zrobię. Nie powiem. Do tego część opozycji, która chowa się za tak zwaną pozorną poprawność polityczną, ustawiła się obok PiS. Zaskoczyła mnie naiwność polityczna tych osób, które uznały moje słowa za skandaliczne. Ja wiem, że pan Mirosław czeka, ale jeszcze chwileczkę. Odrobinkę cierpliwości, panie Mirosławie, bo chciałbym przytoczyć do końca to, co Frasyniuk dzisiaj powiedział. Ci żołnierze bez twarzy, którzy są twarzą Mariusza Błaszczaka, zaprzeczają jakimkolwiek wartościom, jakim powinna służyć polska armia. Polska armia powinna stawać w obronie pokrzywdzonych, a nie przeciwko ludziom, którzy uciekają przed represjami. Nawet jeśli są elementem gry Łukaszenki, nie mam wątpliwości, że w tej sprawie armia zachowuje się skandalicznie. Ta armia nie ma żadnej nazwy, identyfikacji, nie ma twarzy, chce stanąć w obronie żołnierzy i policjantów i powiedzieć im, że każdy ma twarz i rozum i nie ma takiej sytuacji, w której nie można by się było zachować przyzwoicie. Jeśli Błaszczak uważa, że tych ludzi należy trzymać w nieludzkich warunkach na granicy, to niech z ministrem Maciejem Wąsikiem zastąpi żołnierzy i niech pilnują ich z bronią. Pogranicznicy broniąc granicy posługują się psami i w tym sensie Błaszczak wysyłając tam Wojsko Polskie potraktował tych żołnierzy jak watahę psów, która ma tropić i osaczyć tych biednych ludzi. Moje słowa były prawdziwym opisem sytuacji, z którą mamy do czynienia na granicy, a która do wczoraj wieczorem oburzała większość obserwatorów, w tym dziennikarzy TVN. Naprawdę mam wrażenie, jakby się powtarzały lata 80., jakbym siedział na ławie oskarżonych i znowu część naszych elit miała pretensje, że jestem za radykalny i narażam innych na represje. Już to słyszałem w stanie wojennym i jestem zaskoczony, że znowu to słyszę. Jak śmieci traktowani są uchodźcy na granicy przez pograniczników broniących im dostępu do jedzenia, ubrania czy lekarstw. Dlatego apeluję do wszystkich, by nie chowali się za pozorną poprawność polityczną i nie wpisywali się w fałszywy chór polityków PiS. Toczy się wojna o państwo, prawa, godność i prawa człowieka, w tym uchodźców, a my znowu rozmawiamy o tym, że Frasyniuk powiedział brzydkie słowo. Panie Mirku, panie Mirosławie, co pan na ten apel Władysława Frasyniuka? Czy pan się wpisze w ten fałszywy chór polityków PiS-u? Czy pan się schowa za tą pozorną poprawność polityczną? Nie, w żadnym Słucham wypadku. Pana. Panie Jacku, w żadnym wypadku. Ale na samym początku chciałbym bardzo pozdrowić serdecznie pana i dziękuję panu za ten program. Chciałbym pozdrowić także serdecznie wszystkich moich rodaków i szczęść Boże. Panie Jacku, dziś chciałbym się ustosunkować i się cieszę, że jestem pierwszy do pańskiego tematu, właśnie dzisiejszego tematu, bo ja chciałem tylko tutaj dodać, że już pana nie odbieram w przeszłości, tylko już odbieram pana na internecie. I dlatego mogę być na bieżąco z pańskimi tematami. I właśnie chciałem się ustosunkować do pana Frasyniuka. To jest bezczelne, co pan Frasyniuk powiedział. I ja się zapytuję, czy to nie jest karalne? Czy to nie jest karalne prawnie obrażanie funkcjonariuszów podczas służby? Ale jeżeli ja sobie coś przypomnę, to przypominam sobie, że pan Frasyniuk już kiedyś podał dane fałszywe, swoje dane fałszywe, naruszył cieleśnie funkcjonariuszy
porządku i za to przez niezawisły sąd wykropkuje. Niezawisły sąd został uniewinniony. Pamiętamy wszyscy tą sytuację. To nie był duży uszczerbek, a poza tym sąd był po stronie Władysława Frasyniuka, a nie po stronie tych... No właśnie, mówię, ten niezawisły wykropkowałem, ten niezawisły sąd tej trzeciej RP. Ale ja chciałbym jeszcze coś, ja chciałbym się wrócić do czasów stanu wojennego. Kiedy byłem młodym człowiekiem, 21-letnim, miałem dwóch takich idoli, takich wspaniałych idoli, za których oddałbym życie. To był Lech Wałęsa i to był pan Leszek Moczulski z Konfederacji Polski Niepodległej, którego miałem okazję osobiście gościć tu u mnie w domu w Wisp w Szwajcarii w 1992 roku. I później po latach się okazało, że ci panowie to nic innego, tylko tajni współpracownicy służb bezpieczeństwa. A pan Leszek Moczulski trafiał tak często do więzienia, bo mu służby bezpieczeństwa wyrabiały alibi, żeby go wprowadzić do tej totalnej opozycji PRL-u, kontrolowanej opozycji. I ja sobie tak się zastanawiam, czy to nie jest ten sam przypadek z panem Frasyniukiem? Czy pan Frasyniuk to nie jest tylko, czy to nie jest czasami ten tajny współpracownik służb bezpieczeństwa, którego dokumentu udało się tam po prostu gdzieś tam skryć, czy ukryć, czy spalić, jak to służby bezpieczeństwa robiły, żeby dzisiaj, żeby po latach go wystawić na światło dzienne i robić z nim jakieś tam historie tej totalnej opozycji. Przecież to jest niemożliwe, żeby człowiekowi tak powiedzmy z opozycji PRL-u tak się w głowy poprzewracało. Jest możliwe. Panie Milku, jest możliwe. Pan mi wierzy na słowo. Pan sobie nawet nie wyobraża tego. Ja wiem. Panie Jacku, w poperelowskiej Polsce wszystko było możliwe. I ja w to panu wierzę, że to jest możliwe, że może się człowiekowi tak w głowie poprzewracać. Pan na początku powiedział, że trzeba ukraść pierwszego tira, żeby tam miliony robić. Ale ja pamiętam tego Kulczyka, który też mówił, że trzeba pierwszy milion ukraść, żeby tam miliony robić. Nie, no to ja żartowałem. Za to wszystko, panie Jacku, tak kończąc już tak szybko, za to wszystko obwiniam moich rodaków, że wybierają takich ludzi, którzy sponsorują takich jak Frasyniuk i tych innych. Przecież to oni zgłupieli. Im się w głowach poprzewracał. Ja nie wiem, czy od tych pieniędzy, bo pan Frasyniuk prowadzi tą firmę transportową, czy co, że im więcej wolno niż innym. Ja bardzo dziękuję i zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz wszystkich rodaków. Z Panem Bogiem. Dziękuję, panie Mirosławie. Proszę państwa, taki krótki przegląd wypowiedzi z ostatnich godzin. To się nam może przydać. Karolina Korwin-Piotrowska, na pewno państwo kojarzą. To jest taka pani krytyk filmowa, no gwiazda TVN-u. Mnie się wydaje, że u niej to jest tak, no nie chcę psychologizować, ale ona dużo tych filmów obejrzała, nie wszystkie zrozumiała i rosła w niej taka frustracja. W związku z tym, że nie rozumiała tych niektórych filmów. Niektóre filmy bardzo trudno zrozumieć. To jest inna sprawa, więc się nie czepiajmy, dziewczyny. W każdym razie ta frustracja tak w niej rosła, no i w końcu wytrysnęła. Wytrysnęła takim oto wpisem. Zanim wyruszymy do kościoła, tak pisze Karolina Korwin-Piotrowska, weźmiemy komunię i będziemy modlić się do Bozi, będziemy plotkować na znajomych, na wódeczkę pójdziemy czy na grilla, może pójdziemy na plażę czy do lasu. Uświadomić musimy sobie jedno. Mamy w Polsce obóz koncentracyjny na granicy. Powtórzę. Mamy w naszym kraju przy granicy nasz własny obóz koncentracyjny, made in Poland. Taka gościnność tylko tu. Fajnie. Dumni jesteśmy, Polacy, naród wybrany, rozmodlony katolicki, Chrystus narodów. Gwiazda TVN-u dołączyła do tego wpisu zdjęcie takiej dziewczynki, zdjęcie sugerujące, że ta dziewczynka tam od dwóch tygodni przebywając na tej granicy nic nie jadła. Sławek Jastrzębowski skomentował te słowa Korwin-Piotrowskiej. Ja go podziwiam w ogóle, tak nie znam mówiąc, bo na przykład ja to bym nie potrafił skomentować takich słów Korwin-Piotrowskiej, a Sławek skomentował. I Sławek był naczelny Superaka, Superekspresu. Napisał tak. Redaktor Piotrowska odkryła nowy obóz koncentracyjny w Polsce. Zastanawiam się, czy można jeszcze głupiej, ale chyba kobieta doszła do ściany. No i Sławek tak skomentował te słowa. I w związku z tym natychmiast, żeby udowodnić, że królowa jest tylko jedna,
odezwała się Klaudia Jachira, która napisała, że Polacy tak samo pomagają uchodźcom, jak kiedyś Żydom w czasie wojny. Sympatyczna posłanka tak napisała Koalicji Obywatelskiej, ta, która tam w tej żółtej kiecce tych biednych żołnierzy molestowała. Pan Marek z Turku jest z nami. Kłaniam się, panie Marku. Dobry wieczór, panie redaktorze. Halo? Słucham pana. Pozdrawiam pana i całą redakcję. Duży pogłos jest trochę tak. No bo jak pan sobie ściszył ten telewizor? Nie, nie, ja mam ściszony, wie pan, tylko po prostu. Wystawi jakby, za okno. Widzę pana i pan rozmawia akurat, ale dobrze, już mówię, o co mi chodzi, panie redaktorze szanowny. Wie pan, ja nie wiem, jaki ma majątek Frasymiuk. Wiem, jaki ja mam, panie redaktorze. Ja strajkowałem w 80 roku. Brałem udział w reaktywowaniu Związku Zawodowego w 89. A do Solidarności należałem przez ponad ćwierć wieku. Wie pan, po 29 latach pracy, bo tyle mi ZUS wyliczył z okresu składkowego, wie pan, mam teraz rentę chorobową. Po 29 latach pracy wiem, ile ja mam. Nie wiem, ile ma pan Frasymiuk. Słowo pan mi nie przechodzi przez usta, żeby określić tego człowieka. Wie pan, ja mam 1400 zł. I tak jak mówiłem, strajkowałem, w reaktywowaniu należałem do Solidarności. Ale do głowy by mi nie przyszło, żebym ja się prosił o cokolwiek od strony państwa, żeby ktoś mi coś pomógł. Nas nie strajkowało 10 milionów ludzi. Nas strajkowało być może 2,5-3. To jest, nikt nie policzył tego. Ja nie słyszałem, żeby ktoś z nas wyciągał rękę po cokolwiek od strony państwa. Mi brakuje epitetów, żeby określić tego człowieka. Epitetów mi brakuje, panie redaktorze. To jest dla mnie niezrozumiałe, jak można w ten sposób szargać mój kraj. Nie wiem, co powiedzieć. No, brakuje mi słów. Przepraszam bardzo, ale no, chyba tylko tyle mogę powiedzieć na temat tego łobuza. No. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc. Absolutnie pana rozumiem. Pozdrawiam serdecznie. Naprawdę pana rozumiem, bo ja tak powiedziałem żartem, że podziwiam Sławka Jastrzębowskiego, że on potrafił skomentować to, co napisała ta Korwin-Piotrowska, ale mnie nie zatkało. Tylko cenzuralnych słów mi zabrakło do tego, żeby wyrazić to, co ja poczułem po tym, co napisała ta Korwin-Piotrowska. Swoje 3 grosze do tego wszystkiego, kontynuuję ten przegląd wypowiedzi z ostatnich godzin, dorzucił też pan redaktor z Radia Tok FM, pan redaktor Piotr Maślak. I napisał tak, nie potrafię tego nazwać inaczej, strażnicy graniczni, którzy zabraniają dostarczyć wody i dopuścić lekarzy do uchodźców, mogą sobie przyczepić naszywki SS. Tamci też wykonywali rozkazy. A jak wam każą strzelać do uchodźców, też wykonacie rozkaz, tak napisał Maślak. Pan redaktor Maślak, poza tym, że występuje w Radiu Tok FM, jest wykładowcą na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Warszawie. Prowadzi tam zajęcia w katedrze dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Portal Niezależna zwrócił się do tej uczelni z takim pytaniem, czy po tym twitterowym wpisie pana redaktora Maślaka uczelnia zamierza jakoś zareagować? Nie zamierza. Tak wynika z odpowiedzi. Nie zamierza, nie. Jako uniwersytet nie ingerujemy w indywidualne poglądy i opinie wyrażane przez naszych wykładowców na tematy społeczne. Tak możemy przestrzegać w tej nadesłanej odpowiedzi przez Centrum Prasowe Uczelni i uczelnia podkreśla, że pan Piotr Maślak wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, które śledzi cała Polska, a porównanie Straży Granicznej do SS jest wytłumaczone w ten sposób, że towarzyszyły panu redaktorowi Maślakowi w tej kwestii emocje. Sprawiają, że sposób wyrażenia tej opinii nie zawsze wpisuje się w obowiązujący na uczelni dyskurs akademicki, te emocje. No i tyle. I już. Proszę państwa, Grzegorz Kajdanowicz też się odezwał w tej
tylko patrzę, czy zdążę. Grzegorz Kajdanowicz też się odezwał w tej, no, poniekąd swojej sprawie. I jak pan redaktor Kajdanowicz zareagował na tę krytykę? Pan redaktor stwierdził w rozmowie z portalem Wirtualna Polska tak. Każdy gość bierze pełną odpowiedzialność za słowa wypowiadane w programie. Mój błąd polegał na tym, że nie zwróciłem uwagi Władysławowi Frasyniukowi, że użycie słowa śmieć w stosunku do jakiejkolwiek osoby, w jakiejkolwiek sytuacji jest nie do zaakceptowania. A dzisiaj sobie poprowadził fakty, jak gdyby nigdy nic. I tyle. To jest koniec pierwszej części. A propos tego i tyle. Krótka przerwa i za chwilę widzimy się znowu.